Już za niedługo zrobimy rozdanie kubeczków Remo testuje na moim kanale YouTube, także śledźcie mnie, a niebawem będą jakieś fajne nagrody do zdobycia. Takie sytuacje też się zdarzają z racji tego, że tutaj jest taki, no to jest blok, czwarte piętro i sufit jest po prostu taki, że jest chyba tam 3 cm betonu i pusta przestrzeń, jest to taki prefabrykat i ja tu używam kołków Fischera rozprężnych, ale też czasami wpadają właśnie, bo ten beton jest taki różnie kruchawy, one się ruszają, ale nie ma możliwości, żeby mi to tutaj wypadło, także czasami sobie pomagam w ten sposób, że chwytam tymi szczypcami za kołek, żeby on mi się nie obracał i dokręcam. Ale w wielu przypadkach jest tak, że po prostu wkładamy, kręcimy i jest ok. Po prostu jak wkręcamy, to nie pchamy do góry, tylko samo się musi nakręcić. Dzięki temu, że laser, wiązka lasera jest ustawiona poniżej grzybków, to nie zasłania Wam i możecie sobie kręcić. No i tak. No i teraz mamy już, powiedzmy, grzybki przykręcone. Tam jeszcze dokręcimy nad te płyty, żebyśmy mieli zrobione. Dokręcamy jakby cały ten, całe to pomieszczenie i będziemy płytować dalej. Teraz właśnie będziemy przekładać sobie laser. Laser sobie ustawimy w takim miejscu, żeby nam po prostu nie przeszkadzał. Jest, mamy na pewno niżej, więc teraz laser będziemy musieli ustawić do tej sytuacji, którą tu teraz mamy. Czyli powiedzmy, bierzemy pierwszego lepszego grzyba. Jak widzicie, laser mi tu świeci po futerku. Będę musiał go podnieść do góry. Więc podnosimy. O, teraz sobie. Dobra, tyle. I sobie tutaj. O, to żeś pojechał. Możecie sobie sprawdzić, powiedzmy, w dwóch miejscach. Trochę niżej. No i jest. Teraz mamy ustawione, więc możemy sobie dokręcić albo sprawdzić tego tutaj, bo on jest na pewno wkręcony za wysoko. O. No i teraz mamy sytuację taką, że sprawdzamy sobie, jak myśmy to pokręcili tego lasera. Oczywiście sprawdzamy go poziomnicą. Tutaj, jak widzicie, jest oko
ładnie wyszło. No i każdą, powiedzmy, raję naszych uchwytów czy naszych wieszaków M-System sprawdzamy. Tutaj akurat tego muszę, bo tu widzę, że tutaj jest ten musi iść do góry. Biorę wkrętarkę. O, widzicie, to jest ta sytuacja, o której ja wam mówię, że uchwyt nam się tutaj, gniazdo nabita nam się obrobiło. Musimy wkręcić go, powiedzmy, ręcznie. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, że wam się gdzieś tam poobrabiały. No, ale mi się zdarzyło. Nie ma tego na szczęście dużo. O kurwa. No, ale jest. Ale zdarza się. O. I teraz mamy już idealne oko. Wystarczyło tam, powiedzmy, troszkę dokręcić. Teraz mamy tą samą sytuację tutaj. Tego musimy dokręcić, ostatniego. A z racji tego, że tutaj stał laser i... Tutaj po prostu on... Jego było ciężej wypoziomować. I co my tu teraz mamy? Jeszcze ciutkę do góry. I tego ciutkę w dół. Teraz mamy na 2 metrach ustawione. Możemy tutaj po prostu płytę już przykręcać, ale jeszcze sobie przejdziemy tutaj kawałek tamtych wieszaków i przystępujemy do przykręcania. Potem będziemy jakby poziomować resztę, z racji tego, że płyty nam tu trochę przeszkadzają, a nie chcemy ich przenosić z miejsca na miejsce, więc część płyt już leci na sufit. Założyłem się z Adrianem, że dam radę sam, dlatego on kameruje. Nie ma tu wysoko, więc dźwigu nie przenosiłem. Wiecie, że jest to 4. piętro bez windy. Z tym dźwigiem tu wejść, to nie chce nam się.
ukaże, czy Adrian dobrze przyciął płytę. Twierdzi, że znakomicie. Zaraz się okaże, czy dobrze, czy niedobrze. A nie dałem to odwrotnie, Adrianku? Znakomicie, słyszeliście, nie? Tu jest buła. No, jakaś buła tam jest. Musisz to przepuścić przez to. A czekaj, bo tu mamy coś ten. Tu trzeba będzie ją obciąć z długości jadunku. No dobra, to zaś, nie? A tu? Chcę nacisnąłem. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Tu jedynie coś mi zwajchowało. Ile tu tego brakuje? Minimalnie. Remo dał radę. Remo dał radę. Tu jest szpara, to prawie przyjdzie gips. Tylko tu, Adrianku, musimy zrobić cięcie. Dobra, teraz mamy płytę, płytę mamy jakby na miejscu. Jak to teraz znaleźć? O co chodzi? I dlaczego tak chodzi? Tutaj mamy połówki nasze, więc lecimy. Po trzy kręty w zupełności nam wystarczy. No i teraz sobie robimy tak, że wkładamy sobie tu metr 40. Osiemdziesiąt. I tutaj mamy te 7 centymetrów. 7 centymetrów. I tylko tutaj, tu mamy linię już narysowaną, albo możemy sobie to przerysować tą linię. Tak by było w sumie najprościej. Prościej sobie tutaj przerysujemy linię.
I ja to przykręcam tak. Trzy z jednej, trzy z drugiej. Dwie, co sobie nie dokręciłem, to sobie dokręcę zwykłą wkręcaczką. I teraz pokażę wam tą linię, jak wyznaczam właśnie do miarki, czyli 50. Tu jest zaznaczone. I 50. Tu jest zaznaczone. Bierzecie sobie poziomniczkę. Przykładacie. Kreska. No i tak. Wcześniej żeśmy to robili. 40. 80. I tu 7. I teraz druga. Idę po cyrkiel. Idę po cyrkiel. Cyrkiel jest ustawiony na 50. Jeszcze sprawdzimy. No, 50. I to mamy. Tu mamy tu, powiedzmy. Raz. Dwa. I trzy. I teraz musimy sprawdzić tu 40. Jest, jest. Czyli tu, tu, no a to 7 tutaj, no to to już trzeba metrówką. Więc jeżeli są długie płyty, na przykład długie odległości, no to fajnie ten cyrkiel, ale bez niego też idzie żyć.